zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Ale swoją, jeszcze raz twierdzę, milioner na jedynce, to najgorsi to jest wasza sprawa? Są ci, co nie mają nic. Towarzysze, więc poświęcę kilka słów nowemu przyjacielowi Piotra Ikonowicza, Waldemarowi Witkowskiemu. Ale jeszcze raz twierdzę, milioner na jedynce, to najgorsi to jest wasza są ci, co nie mają nic. No, tutaj analiza internetu wykazała, że kwitów na niego jest więcej niż się spodziewałem, więc jedziemy. Tutaj artykuł z Wyborczej. Waldemar Witkowski nie wstrzymał eksmisji ciężko chorego. Żona mężczyzny jest przykuty do łóżka bez kontaktu. Ale jeszcze raz twierdzę, milioner na jedynce to najgorsi to jest są ci, co nie mają nic. No w każdym razie, jak widzicie, Waldemar Witkowski, prezes spółdzielni mieszkaniowej Cegielskiego w Poznaniu, miał znać stan zdrowia lokatora po udarze mózgu. Po udarze mózgu, którego spółdzielnia chciała eksmitować. Mimo to w mieszkaniu pojawił się komornik. Ale jeszcze raz twierdzę, milioner na jedynce to najgorsi to jest sprawa? Są ci, co nie mają nic. Rozumiem. Pan jako milioner, bo doliczyły się gazety około 10 milionów złotych na pana kieszeni, można powiedzieć. Jak chce być twarzą lewicy, która ma walczyć o tych najbiedniejszych? No więc prawdziwa, człowiek lewicy, prawdziwy, nie musi myśleć o... Czy tak, jestem typowym przykładem. Ja nie muszę, nie idę do polityki, żeby sobie... rodzinom załatwiać pracę, żeby jeździć za publiczne pieniądze samochodami służbowymi, żeby do domu być odwożonym. Ale jeszcze raz twierdzę, milioner na jedynce to najgorsi to jest są ci, co nie mają nic. Rozumiem, to skąd wobec tego ta krytyka i ta... Oni nawet mówią, że są zbulwersowani tym, że ma pan być jedynką i przedstawicielem, twarzą, znaczy, ja nie wiem, milioner twarzą Zjednoczonej Lewicy. Ja nie wiem, kto. Bo ja rozmawiam z przewodniczącym tu w regionie, rozmawiam z rzecznikiem, pracują, że spotykamy się, żeby zbadać szczegóły. Może, tak? Znaczy, generalnie nie wiem, czy twarz ale jeszcze raz twierdzę, milioner na jedynce to najgorsi to jest wasza sprawa? Są ci, co nie mają nic. Rozumiem. Znaczy, tak, bezpieczeństwo... w całej Europie, także wspólne siły europejskie. No, ale więc w kontekście właśnie wspólnych sił europejskich i zagrożenia Chinami, o których cały czas właśnie mówił Adrian Zandberg, no to warto tutaj przypomnieć właśnie historię sprzed 100 lat, kiedy to europejskie państwa imperialistyczne właśnie okupowały Chiny, no to wtedy to właśnie różne państwa imperialistyczne dogadały się, jak tu razem te Chiny okupować, no i widać, że tutaj powrót do szczytnych imperialistycznych tradycji. Znaczy tak, bezpieczeństwo w całej Europie, także wspólne siły europejskie. No, ale żal mi tylko Piotra Ikonowicza, który dużo lat swojego życia poświęcił na różne demonstracje antywojenne, pokojowe, przeciwko interwencjom imperialistycznym, no i na koniec życia właśnie no, zdziadział, no i stał się właśnie rzecznikiem europejskiego imperializmu, który chce powołać właśnie armię europejską. Znaczy tak, bezpieczeństwo w całej Europie. Także wspólne siły europejskie. Więc w tym miejscu przekazuję wyrazy mojej pogardy dla wszystkich Piotrów, Piotra Szumlewicza, Piotra Ikonowicza, Piotra Ciszewskiego, którzy właśnie popierają Komitet Lewica Razem i oni siebie uważają za wielkich lewaków, wielkich antyimperialistów, no a tutaj no właśnie no jednym z postulatów Lewicy Razem jest stworzenie wspólnej europejskiej armii, która będzie bronić na świecie interesów europejskiego imperializmu. Ale jeszcze raz twierdzę, milioner na jedynce to najgorsi to jest wasza sprawa? Są ci, co nie mają nic.